Wojewódzki. Figurski. W dobrej formie od rana. Tylko w radiu. Un Polako, from Polonia dzwonimy. Czy pan mówi? Buongiorno, we would like to speak to papa. We calling from Poland. Un attimo. Sì, grazie. Un attimo. Sì, okay, sì, sì. Dobrze, list. Teraz po niemiecku. Teraz po niemiecku. Czyli spawa nas Guten Tag, grzecznie, z szacunkiem. Nie, nie, mów po angielsku, ty masz źle. Z szacunkiem mówić. Ja będę tak, mówił. Guten Tag. A pani mówi po polsku w tej chwili. Tak, proszę bardzo. Dzień dobry, witamy panią bardzo serdecznie. Proszę pani, no w tej chwili jako nasze stowarzyszenie chcielibyśmy... Brata Adama stowarzyszenie powiedzieć. Brata Adama M. chcielibyśmy przekazać w jakby akcie dobrej woli, takiego pozdrowienia dla Ojca Świętego, to co w tej chwili mamy najdroższe dla nas Polaków. Kiedy można by złożyć taką relikwię i żona by trafiła do Ojca Benedykta? To znaczy... Bo mamy taki poświęcony autokar i on by pojechał. Tak? To znaczy w jakim sensie? Droga... Wszystko, co jest dla Ojca Świętego, tak, można przekazać w prefekturze Domu Papieskiego. To jest przy Bramie Spiżowej, Portone di Bronzo. Jak się ulica nazywa? Bramy Spiżowej? Brama Spiżowa to jest Portone di Bronzo. Porta di Bronzo. Jak się stoi na Placu Świętego Piotra i się patrzy na Bazylikę, po prawej stronie jest tylko jedno, jedyne wejście, gdzie trzeba przejść przez kontrolę. Jak się przejdzie przez kontrolę, zaraz po prawej stronie żeby ta relikwia gdzieś tam nie zapisała. Żeby nie było problemu. Proszę pani, bo my mieliśmy na lotnisku ostatnio, że nam ten radar puściły i ta relikwia tak wyblakła i zaczęła siwieć i nie chcielibyśmy, żeby to poddawane było promieniom. Rozumiem, a to pani? Nie ma tam takich promieni. Aha, no to, tam takich, to absolutnie, to ludzie wszystko dają. Żadnych szkodliwych fal. Absolutnie, to by było niesensowne. Czyli polscy pielgrzymi, jakbyśmy przywieźli, mogliby też oglądać, tak, te relikwie? Byłoby tak, że ona byłaby wpisana tak jako taki nasz dar. To znaczy, w jakim sensie? Kiedy państwo zamierzają z tym przyjechać? To byśmy tutaj może wtedy porozmawiali w tej chwili z Ojcem Świętym, żeby ustalić jakiś termin, kiedy możemy przyjechać. Tym bardziej, że... Można tak porozmawiać. Nie da rady, nie może podejść do telefonu. Absolutnie. Nawet w takiej sprawie, w naszej sprawie istotnej dla nas, albowiem mamy... To znaczy, takie sprawy załatwia się przede wszystkim pisemnie. Pisze się prośbę i tak dalej, dlatego, że to decydują nasi przełożeni. To, że my rozmawiamy, to tylko dlatego, żeby wyjść państwu naprzeciw, jeżeli chodzi o język. Oj, ale takie jest nam sprawy, bardzo że miło. Załatwia się po prostu. Pani bardzo dobrze mówi po polsku, naprawdę. Ja jak jestem na... Polką. A, to tak jak my też jesteśmy. Aha, pani jest Polką. Pani jest Polką. No więc jak to zrobimy? Czy państwo napiszą po prostu... Bo tutaj kolega mówił, żeby włożyć te wąsy do koperty, ale mogą... Przepraszam. Niech będzie pochwala. Poranny Wojewódzki i Figurski. Poranny WF.